Dzisiaj rozważanie będzie, myślę, miało taki charakter bardzo praktyczny, związany z naszym codziennym czy cotygodniowym chrześcijańskim życiem. Chciałbym, abyśmy zastanowili się i w związku z tym docenili ważność wzajemnych takich siostrzano-braterskich relacji. Pamiętacie o tym, że kiedy Pan Bóg stwarzał świat, to możemy między innymi przeczytać na początku naszej Bożej Księgi takie zdanie, które sam Pan Bóg wypowiada, że człowiekowi jest niedobrze, gdy jest sam. Mam do Was takie pytanie. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, kiedy Bóg czasowo wypowiedział to zdanie. Czy przed stworzeniem człowieka, czy po stworzeniu Adama, przed stworzeniem Ewy, w którym momencie? Po stworzeniu Adama. No to sprawdźmy. Sprawdźmy. Pierwsza Mojżeszowa 2:18. Ja byłem w sumie zaskoczony, gdy to przeczytałem i się nad tym zastanowiłem, kiedy Bóg wypowiedział to zdanie. Pierwsza Mojżeszowa, 2 rozdział, werset 18. Potem rzekł Pan Bóg: niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie. A każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek. No to tak jeszcze przyglądając się tej wypowiedzi, czy będzie jakaś korekta czasu, czy nie będzie? Kim? Czy zostawiamy tak, jak tutaj brat nam proponował, że po stworzeniu Adama? W wersecie 15 czytamy, że Pan Bóg posadził człowieka w ogrodzie Eden, czyli wcześniej. Tak, ale na przykład jest tutaj mowa coś takiego, prawda? Potem rzekł Pan Bóg, niedobrze, bo to potem też może być mylące, bo to niekoniecznie oznacza, że coś jest po czasie, ale niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam, uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg w ziemi wszelkie dzikie zwierzęta. A to by sugerowało, że przed stworzeniem zwierząt te słowa zostały wypowiedziane i oczywiście przed stworzeniem Adama, prawda? Czy to by wskazywało, że jakby Bóg planował wcześniej pewną kolejność, nie? Zaplanowane już było, że nasi pierwsi rodzice Adam z Ewą, najpierw Adam powstanie, nie? I Pan Bóg już wcześniej to projektował i planował. No i wiadomo, że najpierw była trawa, żeby kiedy zwierzątka będą, żeby miały co jeść, prawda? No i też było zaplanowane, żeby człowiekowi nie było smutno, że jest sam, tak? No i na początek były te zwierzęta, ale okazało się, że te zwierzęta dają radość, czy nie dają radość człowiekowi? Radość, ale jednak Adamowi czegoś brakowało. Zauważył, że jest sam. Tak. Nie było to, prawda? Ale ja chcę, drodzy, podzielić się takim doświadczeniem też z ostatniego czasu. Na swój sposób niezwykłym też wydarzeniem. Otóż mam swoje biurko, przy którym siedzę, coś tam czytam, piszę, tak przy oknie. No i wieczorem już, zanim jeszcze tam położyłem się spać, siedziałem przy tym biurku, coś tam robiłem. Patrzę, przyleciał gołąb. Siedzi na tym oknie gołąb. Już było ciemno. No i raczej teraz tam gołębi za dużo nie ma w mojej okolicy. Kiedyś owszem, tam sąsiedzi hodowali, ale teraz nie widać. Ten gołąbek sobie tak, ja z kolei, drodzy, z gołębiami nie miałem nic do czynienia raczej nigdy. I ten gołąbek sobie tak usiadł,
Wiecie, jak czyta człowiek Biblię, to tak gołąbek się z czymś nam kojarzy, prawda? Więc pierwsza taka myśl, o, ten gołąbek, to jest tak jakby ten Duch Święty, nie? To takie już pozytywne skojarzenie. No, ale on sobie siedzi, ja tak otworzyłem delikatnie okno, nie ucieka, nie odfruwa. No, też ciekawe doświadczenie. No, to coś by mu jeść może dać, nie? No, więc tam kaszki jakieś znalazłem, podsypałem. Tej kaszy też nie ruszył, ale też nie ucieka. No, to dobrze, siedzisz, to sobie siedź. Nie? No, rano się budzę, gołąbka nie ma, ale kaszy też nie ma. A okazuje się, że on siedzi na sąsiednim oknie też tam naszego mieszkania, ale siedzi sobie. No i tym razem daliśmy mu rano z żoną więcej tego ziarenka i rano to był rzeczywiście głodny. Wieczorem tak jakby może nawet miał jakąś niestrawność, bo tam narobił nam oczywiście na parapecie, to było takie stosunkowo jakby rzadkie, więc myślałem, że on jest nawet chory, ale rano z pełnym apetytem wcina to, co mu daliśmy, także nawet wszedł tym parapetem do środka, nawet zaczął z ręki jeść, no to oczywiście my jesteśmy cali w skowronkach, że takiego, tak z takim zaufaniem nas ten gołąbek darzy. No i drodzy, jeden dzień nie odlatuje, nocuje na tym parapecie, drugi dzień nie odlatuje. No więc to taki jakby już nasz gołąbek był, prawda? I no to nie może tak ciągle na tym parapecie być, bo nam tutaj zrobili po pewnym czasie, wiecie co, nie? Z tego parapetu. No więc gdzie by go tu umieścić, nie? No i przez jedno popołudnie i ranek robiłem dla niego domek, no bo już uważałem, że skoro nie odlatuje, ale tu siedzi, no to będzie nasz gołąbek. No i ze skrzynki po jabłkach tylko jeszcze daszek montowałem i cały taki dom dla gołąbka. No i naprawdę, a jeszcze taka siostra, która mieszka na dole, mówi, bracie, coś niezwykłego, po kilku dniach po tym naszym zdarzeniu, coś niezwykłego, chodź zobacz, kto siedzi u mnie na właśnie też parapecie. No a my się już uśmiechamy, bo wiemy, o co chodzi, że my tu już 3 dni mamy takiego kolegę. No i później po podwórku ten gołąbek spaceruje, prawda? Nawet się zdarzyło, że mi na ramię przyleciał, usiadł. No to wiecie, taka radość wielka, nie? Zwierzę naprawdę potrafi dać radości. Drodzy, jeśli jesteście samotni, to sprawdźcie sobie niekoniecznie gołąbka, ale jakiegoś zwierzątka, które nie będzie może dla was ciężarem. Ten gołąbek jest, wydaje się, całkiem dobre rozwiązanie, bo on tak nie wymaga chyba aż takiej opieki jak inne zwierzęta regularnej. No i tak ja nie wiem, został mi pusty domek, bo niestety gołąbek odleciał po kilku dniach, nie zamieszkał w moim domku. Prawdopodobnie spodziewam się, że jakieś jednak stado gołębi się pojawiło i on dołączył do tego stada. No i nie zdążył się już do domku przyzwyczaić. No i trochę tak nam smutno, nawet dużo smutno, ale nie wiem, chyba sobie kupię kolejnego gołębia na pocieszenie, żeby w domku zamieszkał. A więc rzeczywiście to, co Bóg zaplanował, myślę, że doświadczaliście sami, przypomnijcie sobie, jak byliście mali, jaki to był miły kotek, jaki to był miły piesek, prawda? Ten człowiek starszy się staje, może taki gruboskórny, ale naprawdę kontakt ze zwierzętami daje człowiekowi radość. Nie? I tej radości nasi pierwsi rodzice, nasz pierwszy ojciec doświadczał. No ale mimo, że to było radosne obcować ze zwierzątkami, to jednak mu czegoś brakowało, prawda? No i tym szczególnym takim prezentem dla Adama to miała być Ewa i wiemy, jak to im było razem dobrze. Albo przynajmniej sobie wyobrażamy i domyślamy się, że,
że byli naprawdę przeszczęśliwi razem ze sobą. Być może odleciał ten mój gołąbek, bo był sam właśnie. Też miałem taką myśl, a nie zdążyłem zrealizować, żeby sprawić mu jakiegoś towarzysza, no odleciał. No i oczywiście zmartwienie, bo go nie ma. A to drodzy, tylko 2 czy 3 dni byliśmy razem. A więc jest to, myślę, takie Boże błogosławieństwo dla człowieka. Samotność w życiu człowieka może być bardzo dotkliwa. Zgadzacie się z tym, czy nie? Przypomnijmy sobie, co na ten temat mówi nam Księga Salomona, Księga Kaznodziei, 4 rozdział tej księgi. I to sam król pisze, który nie miał jednej Ewy, ale miał 1000 takich Ew, prawda, z tego co czytamy. Na pewno mnóstwo świty wokoło, a jednak prawdopodobnie i on doświadczył od uczuć, o których tu sam napisał, bo zresztą tak tu jest napisane. I ponownie stwierdziłem następującą marność pod słońcem. Oto jest ktoś samotny i nie ma nikogo przy sobie. Nie ma ani syna, ani brata. Nie ma też końca jego trudu, a jego oczy nie mogą się nasycić bogactwem. Pyta on, dla kogo się trudzę i odmawiam sobie przyjemności? To również jest marnością i przykrą sprawą. Lepiej jest dwom niż jednemu, mają bowiem dobrą zapłatę za swój trud. Bo jeśli upadną, to jeden drugiego podniesie. Lecz biada samotnemu, gdy upadnie. Nie ma drugiego, który by go podniósł. Także gdy dwaj razem leżą, zagrzeją się. Natomiast jak może jeden się zagrzać? A jeżeli jeden może pokonać, jednego można pokonać, to we dwóch można się ostać. A sznur potrójny nie tak szybko się zerwie. A więc rzeczywiście ta potęga samotności jest tutaj obnażona przez Salomona i mówi, że w zasadzie człowiek, gdy jest sam, to traci jakby sens życia, istnienia. Tak? Ten trud, ta praca, ten znój codzienności wydaje się taki pusty. No ileż nawet jeśli by człowiek coś zbudował, jakiś dom wspaniały, no to ileż można się nim cieszyć, kiedy człowiek nie dzieli tej radości z kimś jeszcze, prawda? Albo nie ma świadomości na przykład, że to dla tego bobaska, który tutaj właśnie się gdzieś kręci i przeszkadza, że to dla niego, żeby miał może pokoik albo może w przyszłości to odziedziczy i będzie wspominał, że to tata dla niego budował, prawda? I to też daje nam jakąś inspirację. Poza tym człowiek samotny bardzo łatwo jakby go zepchnąć z jakiejś idei, z jakiegoś kierunku życia, prawda? Bo tutaj jest powiedziane o tym sznurze, który jedno takie część tego sznura można łatwiej zerwać, prawda? Ale jak to się skręci 3 takie lineczki, to oczywiście jest to już bardzo mocne i nie tak łatwo to zerwać, nie? A więc to dotyczy także jakby człowieka, że jednego można złamać, jednego można pokonać, jeden w jakiś sposób się ugnie, ale gdy ma wsparcie drugiej osoby, trzeciej, gdy jest razem z rodziną, to oczywiście to jest bardzo znaczące dla człowieka, nie? No i drodzy, jest takie określenie dotyczące Kościoła Bożego, że jesteśmy jak rodzina. Zgadzacie się z tym, że zbór można nazwać rodziną? Czy tylko zgromadzeniem, zebraniem? Jak byście to powiedzieli? Może jesteśmy tylko takim sobotnim zebraniem, nie? Nieraz się mówi, że adwentyści to są adwentyści 7 dnia.
ale chodzi o to, że tylko jakby spotykają się raz w tygodniu, prawda? No co to za rodzina, co się spotyka raz w tygodniu, co ma relacje właśnie tak tylko raz na jakiś czas, na tydzień, czy tak nieraz brakuje niektórych przez długi czas, nie wiemy, co się z nimi dzieje, prawda? Czy wyjechali, czy nie wyjechali, czy umarli, czy nie umarli. Nieraz nawet takich rzeczy nie wiemy, prawda? Gdzieś tracimy kontakt i nie wiemy, co się dzieje. Oczywiście to nie zawsze jest wina społeczności. Czasami dana osoba tak jakoś lekceważy, nie informuje, że gdzieś opuszcza i tak dalej no, czy telefon zmienia i nie ma kontaktu. Ale powinniśmy oczywiście tutaj jako społeczność interesować się jeden drugim. W związku z tym ja chciałem dzisiaj serdecznie zachęcać do tego, żebyśmy nawzajem mieli ze sobą relacje. Abyśmy nawzajem się odwiedzali. Nie wiem, jak tutaj zwyczaj macie, bo jeszcze aż tak dokładnie nie znam wzajemnych relacji tutaj w zborze. Wiem, że zbór jest stosunkowo terytorialny, członkowie są rozproszeni. Niektórzy z was mają więcej członków w zborze związanych z najbliższą rodziną. Niektórzy są samotni, jeśli chodzi o wiarę w swoim otoczeniu, no bo inni członkowie rodziny nie idą w tym kierunku. No i oczywiście to jest o wiele trudniejsza jakby sytuacja. Są też tacy, którzy przyjeżdżają do nas i mówią innym językiem, ale chcą jakby tutaj przychodzić do nas. I oczywiście ja wierzę, że jest to dla nas też pewne zadanie, aby zauważać tych ludzi, aby w jakiś sposób okazywać im serdeczność, a może po prostu nawet podjąć kroki, żeby się zaprzyjaźnić z tymi ludźmi, żeby oni też czuli się cząstką tutaj naszej wspólnoty. Możemy się spodziewać, że w dalszym ciągu będą się różne osoby pojawiały. W innych częściach świata jest to taka norma, tak, że jest duża rotacja, ludzie przyjeżdżają z różnych innych krajów. U nas może jeszcze tego tak nie doświadczamy, no ale świat idzie w tym kierunku i należy się spodziewać, że to stale będzie tak, że będziemy mieć właśnie gości z różnych innych krajów i też by warto właśnie nimi się zainteresować. Salomon w przypowieściach napisał o takich ludziach, że to tak jak troszkę jak ptak, który daleko odleciał od gniazda, tak? A więc to jest, nie jest łatwy moment, kiedy człowiek opuszcza rodzinne strony, opuszcza ojczysty kraj, no i gdzieś tam za chlebem udaje się w inne rejony świata. Nie jest to łatwe. Każdy z was, który to doświadczał, to na pewno to potwierdzi, że nowe środowisko, nowe wyzwania, często ten okres przejściowy jest dosyć trudny. W mojej opinii, to jest moja taka osobista opinia, że bardzo dobrym czasem na wzajemne odwiedziny to jest sobotnie popołudnie, nawet taki okres blisko zakończenia sabatu. Dlaczego akurat taki czas? Dlatego, że z jednej strony jest czas na takie rodzinne nabożeństwo, no? A więc jest ten moment takiej świętości, gdy jesteśmy razem, możemy mówić o Bożych sprawach, możemy się wspólnie modlić, możemy wspólnie śpiewać, ale jeśli mamy też jakieś inne sprawy, powiedzmy świeckie, o których nie chcemy w sobotę ich załatwiać, no to po zachodzie, prawda, jest też możliwość, żeby takie, powiedzmy, sprawy jakieś bieżące załatwić, czy może jakieś mamy wspólne interesy, prawda, pewne rzeczy, które są związane z taką codziennością, też możemy to załatwić.
Bardzo dobry też jest, powiedzmy, czas rozpoczęcia sabatu, chociaż nie zawsze, bo jest to związane z tym, że tam jeszcze jest krzątanina, prawda, bo jak człowiek pracuje, to tego czasu ma troszkę ograniczonego, więc może pojawić się taka trudność z tym związana, że ktoś nie będzie nam w stanie poświęcić może tyle czasu, ile byśmy może oczekiwali. Więc ja proponuję, aby wykorzystywać na takie wzajemne odwiedziny właśnie czas, gdy jest czas święty, sobotni, a też jest możliwość właśnie zahaczenia o pierwszy dzień tygodnia, żeby jeśli jest taka potrzeba. To oczywiście tylko taka myśl, która niekoniecznie musi być przykazaniem, ale tak jakby uwagą. Z takiego własnego doświadczenia, ja chcę tutaj się podzielić właśnie, gdy poznawałem prawdę, a to jest dla nas też jakby to wyzwanie, prawda, otoczyć opieką ludzi, którzy poznają prawdę, którzy po raz pierwszy są w naszym otoczeniu, więc ich otoczyć opieką, z nimi nawiązać relacje. Dla mnie takim szczególnym czasem było, gdy ja poznawałem prawdę w Krakowie, to było i przyjechałem do domu, gdzie spotykałem się z bardzo negatywną reakcją ze strony matki. W tamtym czasie ona to bardzo przeżywała, że tak jak twierdziła i innym mówiła, że syn zbłądził i dla niej to było bardzo bolesne. No ale kiedy przyjechałem do domu, no więc co, przyszła sobota, trzeba było jechać na nabożeństwo. Dowiedziałem się, że najbliższe miejsce to jest w Częstochowie. Pojechałem do tej Częstochowy. No Częstochowa w porównaniu z Krakowem to był taki malutki zbór w tamtym czasie. Kraków duży zbór, Częstochowa mały. No, gdy udało mi się odnaleźć i tam był pewien brat, który zaczął ze mną rozmawiać. Tak rozmawiamy z 10 minut, z 15 i on się orientuje, że coś jest nie tak. I w końcu się mnie pyta, bracie, a to ty nie jesteś ten usługujący? Ja mówię, nie, ja tu pierwszy raz, jaki usługujący? O, ja myślałem, że to ty będziesz dzisiaj mówił kazanie, tak do mnie. Także to tak się troszkę humorystycznie zaczęło. No, ale potem nabożeństwo się skończyło. Ja wróciłem do domu, lato, do zachodu dużo czasu. No i co tu robić? Mogę iść do kolegi, ale no, on będzie pewnie zajęty jakimiś sprawami świeckimi. Nie chciałem być. Mama przeżywa, że gdzieś syn pojechał na jakieś nabożeństwo, nie wiadomo gdzie i do kogo. I te godziny do zachodu, tak ich wiele, co tu robić. Wziąłem śpiewnik. W tamtym czasie wiele pieśni nie znałem, może kilka, ale czytałem treść, o, to jest ładna pieśń, ładne ma słowa, nie? Nie znałem melodii. No i co tu robić? Zabawić się w kompozytora. Śpiewałem tą pieśń, taka jaka melodia mi przyszła do głowy, taka zmyślanka, prawda? No jedna. Mój duch taki się zrobił bardziej jakby pozytywny, nie? Druga, trzecia, no i to było wyjątkowe dla mnie doświadczenie, drodzy. Śpiewałem pieśni, nie znając ich melodii i w ten sposób jakby budowałem swojego ducha w trudnej sytuacji. Po pewnym czasie dowiedziałem się, że nie jestem sam w Myszkowie, ale że ktoś tam jeszcze w sąsiedniej miejscowości, jakieś starsze osoby, dwie mieszkają. O, to fajnie, to będę, odwiedzę ich, nie? Dowiem się, co to za jedni, poznamy się. No i którąś sobotę właśnie wybrałem się, rowerem tam pojechałem, wiedziałem mniej więcej adres.
No i pukam do drzwi. Otwiera taka staruszka. No ja mówię, dzień dobry, ja tutaj przyjechałem, bo tak się dowiedziałem, że tu mieszkają ludzie, którzy wierzą w Boga, że są to adwentyści. Ona tylko zorientowała się, że ja coś nawiązuję do Boga, to już nie słuchała więcej, tylko drzwi na oścież. Mówi, proszę bardzo. Już nie chciała więcej, żebym się tłumaczył, kto ja jestem. No i drodzy, poznałem dwoje staruszków. Jak oni się cieszyli, gdy dowiedzieli się, że tu w okolicy jest jakiś młody człowiek. Opowiadałem, w jaki sposób poznałem prawdę. Oni mi opowiadali, jak to było u nich. Byli pierwsze osoby, które poznałem wtedy w te wakacje z najbliższego mojego otoczenia i mieliśmy wspólnie później wiele jeszcze interesujących kontaktów, relacji. To były naprawdę takie, bym powiedział, wręcz rodzinne, o takim charakterze rodzinnym spotkania. Drodzy, zapoznajcie się, jeśli w waszym otoczeniu są bracia i siostry blisko mieszkający, których jeszcze nie odwiedziliście. Postarajcie się to zrobić. Nie wiemy, jaka będzie przyszłość, czy będziemy mieli możliwość spotykania się na tym miejscu, czy znowu jakaś pandemia nie wyniknie, albo inne jakieś trudności. Biblia mówi, takie zdanie jest w Piśmie Świętym napisane, że lepszy jest sąsiad blisko niż brat daleko. Poznajmy naszych braci i siostry, którzy są blisko nas. To może być ważne, nie? Oni mogą być waszym wsparciem. Nawet jeśli jest duża różnica wieku pomiędzy wami, to jest to cenne, żeby tych ludzi blisko siebie znać. Możecie wspólnie rozpocząć sabat. Możecie właśnie dzielić się doświadczeniami. Możecie stać się rodziną, naprawdę taką rodziną, która nie tylko po prostu wita się w zborze i to tyle, ale możecie się nawzajem jakby zaprzyjaźnić i być dla siebie takim wsparciem. Przypominam sobie znowu jeszcze to z tego pierwszego okresu krakowskiego. Pewnego razu zostało zarządzone, że grupa młodzieży ma odwiedzić osoby starsze w zborze. No i kierownik młodzieży podzielił, tam otrzymał od diakona listę osób starszych i zadaniem młodzieży było odwiedzić pewnego sobotniego popołudnia, odwiedzić te starsze osoby. Te starsze osoby wiedziały, że ktoś z młodzieży do nich przyjdzie. Myśmy wiedzieli, że oni wiedzą. No i parami żeśmy mogli się tam udać, prawda, do starszych osób. I ja poszedłem na takie spotkanie z dwoma dziewczętami. Nie wiem, czy to był jakiś spisek w tym był, czy nie. To już mniejsza o to. No ale też jakby mogłem się zapoznać z tymi osobami młodymi, moimi rówieśnicami. Mogliśmy jeszcze kogoś odwiedzić właśnie starszego. Zostaliśmy poczęstowani herbatką, wspólny śpiew. No jakieś tam doświadczenia, dowiedzieliśmy się, jak to dawniej było, prawda, jak ta siostra poznawała prawdę. No i wszyscy byli zadowoleni z takich odwiedzin. Może z takiego mojego doświadczenia już bardziej pastorskiego chciałbym też powiedzieć, że czasami, zwłaszcza gdy odwiedzamy osoby, które mniej znamy, warto przestrzegać pewnych zasad, które spowodują, że jakby będzie nam łatwiej, prawda, przy takich odwiedzinach, gdzie może jeszcze ta nasza znajomość nie jest taka jakby zażyła, prawda. Pozwólcie, że kilka takich praktycznych myśli też podam. Staraj się być punktualny. Jeśli jesteś umówiony z daną osobą na odwiedziny na dany czas, to staraj się przyjść o czasie.
niekoniecznie 15 minut wcześniej, bo ktoś po prostu jeszcze może być niegotowy. Prawdopodobnie będzie chciał was czymś poczęstować, może jeszcze to mieć nieprzygotowane, może nad tym pracować. Więc raczej wcześniej nie, raczej parę minut, może nawet być później, ale nie za dużo, aby po prostu tutaj nie zawodzić czyjejś cierpliwości, a więc przede wszystkim też należy być słownym, prawda? Jeśli się umawiasz, to rób wszystko, żeby na takie spotkanie po prostu dotrzeć. Nie? O czym rozmawiać na początek, bo to, wiecie, też jest taki moment. Staraj się znaleźć rzeczy, które wzbudzają twoje zainteresowanie, na przykład w wystroju, nie? I stwierdzić, że to jest naprawdę ładne. Ja na przykład, jak jestem w nowym mieszkaniu, a gdzieś jest jakaś biblioteczka, a ja lubię chętnie popatrzeć, co tam kto czyta, prawda, więc tam nawiązuję do książek, do pozycji, które ktoś ma. No i już się jakby temat otwiera, prawda, który jest taki codzienny, prawda. No i ale można się też zorientować, kto jakie ma zainteresowania, jakie pasje, i można właśnie już jakby mieć troszkę na tym polu do powiedzenia. Nie? Być może znajdziemy też jakieś wspólne takie nici, które nas interesują, i to oczywiście jest możliwość, żeby w ten sposób ta relacja była. Nie? Możemy też oczywiście, i to jest taka praktyczna też myśl, którą chciałbym tutaj przedstawić, to warto mieć w swojej Biblii zbiór tekstów biblijnych na różne tematy. Gdyż nasze odwiedziny to nie tylko, żeby porozmawiać, powiedzmy, o sprawach świeckich, ale zawsze też chcemy w naszych odwiedzinach poruszać tematy duchowe. Nie? Zdarza się, że ktoś otwiera swoje serce, nawet często przed osobą, którą mało zna, i opowiada o swoich problemach, zmartwieniach, o jakimś problemie zdrowotnym, o jakimś problemie z dzieckiem, które jest niesforne albo ma problemy w szkole. No i inne oczywiście problemy. I warto wtedy jakby szukać takiego wsparcia. Wiemy, że tym szczególnym wsparciem jest Słowo Boże, jest to Biblia, bo jest to natchnione przez Boga. I ja na przykład w swojej Biblii to mam taki jeszcze z dawnych czasów. Zbiór tekstów biblijnych na różne okazje. No i w zależności od okazji, w której się znajduję, mam na przykład teksty, które uwielbiają Pana Boga, które mówią na temat pewności przebaczenia i zbawienia, inne, które zapewniają o Bożej akceptacji, teksty, które, gdy ktoś jest doświadczany właśnie na punkcie swojej wiary, ma jakieś zachwiania, bo często też się tak zdarza, inne teksty, które zachęcają do aktywności w służbie dla Pana. Inne teksty, które można zacytować, gdy ktoś ma problemy ze zdrowiem, w chorobie, w cierpieniu. Teksty, które zapewniają o tym, że Bóg wysłuchuje nasze modlitwy. No, mam też takie teksty, które mogą posłużyć, żeby zachęcić kogoś, żeby otworzył swoje serce, gdyż gdy Słowo Boże przemawia, to nie trzeba ich lekceważyć. Mam teksty, które są związane z pracą i szkołą. Mam teksty związane z żałobą. Mam teksty, gdy ktoś się urodzi, jakiś dzidziuś jest w domu. Gdy jest wesele i radość, gdy jest niedostatek, gdy są różne problemy związane z życiem chrześcijańskim, teksty Pan Cię potrzebuje. Także przyznacie, że sporo różnych tematów, które w codziennych właśnie naszych kontaktach siostrzano-braterskich, czy możemy powiedzieć diakonackich,
No ale nazwijmy to siostrzano-braterskie, gdyż niekoniecznie one muszą być związane z działalnością taką już formalną, sformalizowaną, jaką jest diakonat. Nie? A więc tak jak żeśmy się na początku zgodzili, jesteśmy ludźmi, którzy potrzebują drugiego człowieka. Jest taki obraz naszego Pana Zbawiciela Jezusa Chrystusa w Piśmie Świętym, w Księdze Apokalipsy. I to jeszcze do zboru w Laodycei, a więc do tego zboru, który jak najbardziej charakteryzuje nasz czas. Być może pamiętacie, jak Pan Jezus się przedstawia zborowi w Laodycei. Mam na myśli nie te pierwsze słowa, gdy mówi, że oto mówi ten, który, tylko kolejne słowa już po całej wypowiedzi do Laodycei. Jak się Pan Jezus przedstawia? Tak, dokładnie. Tak? Czy jest to ten, który nas chce odwiedzić, tak? Który szuka z nami kontaktu, nie? Który pragnie zaspokoić naszą samotność. Nie? Tylko może być problem, bo być może mamy za głośno włączony telewizor. Tak? Telewizor jest pewnym takim substytutem dla samotności, ale telewizor nie zaspokoi naszego pragnienia kontaktu z drugim człowiekiem. Niemniej może zagłuszyć czyjeś kołatanie, prawda? I możemy być niezadowoleni, gdy oglądamy ten serial, który nas tak bardzo interesuje, a ktoś nas akurat w tym czasie odwiedził, tak? No i ten serial, bo tam ten bohater i tak dalej. Drodzy, wyłączcie telewizor, gdy macie gościa. Ten gość jest 100 razy ważniejszy niż ta telenowela, którą oglądacie. Naprawdę warto porozmawiać z osobą, która właśnie nas odwiedziła, a telewizor niech idzie sobie precz. Tak? Jezus stoi i kołacze. I tam jest powiedziane, jeśli ktoś usłyszy głos mu, czyli właśnie, żeby tam nie było jakichś zagłuszeń. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał. A więc społeczność z Jezusem. Drodzy, może się zdarzyć, i często się to zdarza, że na drugim człowieku, nawet na przyjacielu się zawodzimy. Pan Jezus zawiódł się na swoim przyjacielu. Można nawet powiedzieć, na całej dwunastce się zawiódł. Zgadza się? W najtrudniejszym momencie, gdy potrzebował wsparcia, w Getsemane, nie znalazł tego wsparcia. A on prosił o tak niewiele. Prosił, żeby razem z nim się modlili. Nie znaleźli siły po całym dniu, aby być razem z Jezusem. A gdy przyszła zgraja, nie znaleźli na tyle odwagi, aby być z Jezusem. Mimo, że wyglądało na to, że im nic nie grozi, bo oni byli zainteresowani przede wszystkim Chrystusem w tamtym czasie. Opuścili Jezusa Chrystusa. Jezus musiał wypić kielich, ten gorzki kielich do końca sam, ale On nas nie zawiedzie, On nas nie opuści, On będzie z nami. Możemy znaleźć, myślę, też wiele takich przykładów w Piśmie Świętym, takich odwiedzin, które dla tych, którzy byli odwiedzani, były błogosławieństwem. Być może pamiętacie taką historię ze Starego Testamentu z czasów proroka Elizeusza. Elizeusz wędrował zwykle pewną trasą i tam był pewien taki domek, który on mógłby się zatrzymać, no ale za bardzo nie było warunków, żeby się tam zatrzymał. I co ta kobieta, pamiętacie, zrobiła? To przyznacie, to nie było wysprzątanie pokoiku, prawda? Czy przygotowanie pościeli dla gościa,
ale oni zdecydowali się wręcz pokoik dostawić, bo uznali, że warto mieć gości w swoim domu. A jeszcze takiego gościa, jakim był prorok, no to tym bardziej warto mieć, bo to jest przedstawiciel Boży. Nie? Pomyślmy, żeby nasze domy były otwarte właśnie, a szczególnie dla ludzi, którzy mogą nas ubogacić duchowo. Nie powinniśmy tego typu właśnie też odwiedzin jakby lekceważyć, zaniedbywać. Ta kobieta przynagliła swego męża, jak to pewnie zwykle mąż był bardziej ociężały, ale kobieta go zmotywowała, pomogła i stanęła szczególna izdebka dla gości, dla proroka. No i tym razem już prorok mógł tam odpocząć. A jaka była zapłata dla kobiety? Była jakaś zapłata, czy nie? Tak, to było macierzyństwo, kiedy nie wcześniej nie mogła doświadczyć. A tutaj właśnie dzięki właśnie gościnności otrzymała taki szczególny dar. Chciałbym też wspomnieć o odwiedzinach też wyjątkowych, bo one były zainspirowane przez niebo, te odwiedziny. To gdy jedna kobieta odwiedziła drugą kobietę. Zagadka. Co to były za odwiedziny zainspirowane przez niebo, gdy kobieta odwiedziła jej drugą kobietę? Tak, oczywiście, gdy Maria odwiedziła staruszkę Elżbietę, młoda dziewczyna odwiedza staruszkę, no ale był pewna nić wspólna, prawda? Bo obie były w ciąży, a więc temat był. No i jeszcze to była ta wielka radość, że obydwoje były z dziećmi, które były no takie szczególne, bo powołane przez Boga do misji, do zadania. No i szczególne okoliczności były narodzin i jednego dziecka, i drugiego, czy nawet poczęcia jednego i drugiego. I mogły na ten temat rozmawiać, mogły wielbić Pana, mogła też być może młodsza Maria pomóc starszej Elżbiecie w tym czasie, gdy już staruszka no, zbliżała się do rozwiązania, bo mniej więcej tyle tam była właśnie do prawdopodobnie narodzin chłopca. Maria tam przebywała i wspierała tą starszą osobę. Także to też piękne odwiedziny, prawda? I możemy jeszcze wiele, wiele innych takich wskazać. Abrahama i jego gościnność możemy wskazać, gdy też otrzymał od Boga szczególne błogosławieństwo. Tu już wspomniałem to, prawda, młodzież i starsi. Dzisiaj jest generalnie taka tendencja, że młodzież jakby się izoluje, ale mi się wydaje, że właśnie takie spotkania, gdy na przykład, nie wiem, może w zborze u nas by się udało coś takiego zrobić. Zwykle dzieci przygotowują program i tutaj występują na forum. A jakby tak kiedyś zrobić odwrotnie, żeby starsi przygotowali program dla dzieci? Mnie się wydaje, że starsi mają dużo do powiedzenia dzieciom. Może by kiedyś się tak udało. Starsi przygotowują program dla dzieci. Jakieś przedstawienie, a może jeszcze w innej formie? Kto wie? Też by to mogło być ciekawe. A więc, drodzy, kończąc nasze rozważanie, chcę zwrócić naszą uwagę przede wszystkim, kończąc, podsumowując rozważanie. Warto nawzajem siebie poznawać. Zaspokajamy naszą naprawdę taką potrzebę serca, jaką jest właśnie potrzeba społeczności. Warto wykorzystywać wspólny spędzony czas, aby się wspierać właśnie w sprawach duchowych. Korzyść jest obustronna. Ten, który odwiedza, doświadcza błogosławieństwa, także ten, który przyjmuje, może otrzymać to błogosławieństwo. I pamiętajmy,
gdy zawodzi człowiek, Bóg nigdy nie zawodzi. On może cię wesprzeć, on może ci chociażby poprzez śpiewnik, czy poprzez swoją księgę, możesz spowodować, że nie będziesz się czuł samotny, ale tą potrzebę społeczności, uruchamiając też tą duchową część swego ciała, możesz zaspokoić. Czasami drugi człowiek może cię nie zrozumieć. Możesz, gdy zwierzasz się ze swoich jakichś słabości, możesz spotkać się z niezrozumieniem, wręcz z odrzuceniem. Ale Chrystus nikogo nie wyrzuca, kto do Niego przychodzi. Może ktoś twoją tajemnicę, którą w sekrecie komuś opowiadasz, może wyjść na jaw, może zostać rozpowiedziana, ale Chrystus dochowa tajemnic i tutaj możesz w pełni Mu zaufać. A więc korzystajmy z tych możliwości, jakie daje nam Bóg, właśnie odwiedzając się nawzajem, ale też korzystając z faktu, że do naszych drzwi puka nasz Pan Zbawiciel i mówi, jeśli ktoś usłyszy, czyli wszystkie telewizory, wszystkie inne ważne sprawy odstawiamy na bok, bo to jest wyjątkowy gość. Otwierajmy drzwi dla Jezusa, a On nas będzie wspierał we wszystkich naszych troskach, zmartwieniach i potrzebach. Amen. Amen.